tutaj Syrion, witam was w kolejnym moim materiale. Tym razem, tak jak tytuł sugeruje, będzie to unpacking. Pajączka zakupiłem oczywiście od użytkownika Ptaszniki HD, ale myślę, że większość widzów już o tym wie, ponieważ właśnie Ptaszniki HD zamieścił na swoim kanale pakowanie tego ptasznika dla mnie, więc zawartość jest już znana, teraz tylko na jego prośbę nagrywam rozpakowywanie. Więc wszystko tak na razie wygląda tak, jak się umawialiśmy. Woli szczegółów logistycznych, paczka została wysłana we wtorek, a dostałem ją następnego dnia w środę. Także Poczta Polska się bardzo postarała, następnego dnia była dostawa. Jak możecie zauważyć, na dole filmiku leci taki opis gatunkowy. Długi czas się broniłem, aby żadnych opisów gatunkowych nie robić, ale postanowiłem, że w jakiś sposób to zmienię właśnie w takiej formie. W niektórych moich filmikach, jeżeli oczywiście jeszcze ten gatunek takiego opisu nie miał, takie właśnie fragmenty opisu będą się pojawiały. Ten akurat pochodzi z Terrarium.com i myślę, że większość będzie pochodziła stamtąd. Służy to oczywiście temu, żebyście się troszkę zapoznali, czym charakteryzuje się ten ptasznik, prawda, jakie one są w naturze, do ilu centymetrów rosną, no i oczywiście, czy są dla początkujących, czy nie. Ten akurat, oczywiście, tak jak to w opisie zaraz będzie, dojdziemy do tego momentu, nie jest przeznaczony dla początkujących terrorystów, jest dosyć agresywnym ptasznikiem, także absolutnie, żeby nikt początkujący się na niego nie chciał decydować. Jeżeli chodzi o samo rozpakowywanie, to jak widzicie, ptaszniki HD dobrze spakował. Postawiam szklankę, czy prawda, taki pojemnik, jak już to wcześniej określałem, po majonezie. Chciałem po prostu jeszcze obejrzeć na wodzie, a przy okazji bardzo łatwo można z tego pojemnika wyjąć, więc przyjrzyjmy się osobnikowi, oficjalnie sprzedanemu jako nieseks, z uwzględnieniem takim delikatnym na samiczkę. No, bardzo ładny osobnik. Mam nadzieję, że tą samiczką zostanie. A jeżeli chodzi jeszcze o to drugie pudełeczko, to kolega, prawda, sprzedaje w takiej ofercie, że plus karmówka dla danego pająka. Akurat to są osobniki karaczanów argentyńskich, czyli z łaciny Plaptica dubia. Taką hodowlę dubi mam, także potraktuję to jako urozmaicenie. Bo zdaje się, że o tym wcześniej wspominałem, ale warto przypomnieć, jeżeli chodzi o trzymanie karmówki, warto co jakiś czas, no, co kilka miesięcy na przykład, kupić jakąś partię albo w jakiś inny sposób uzyskać od innego hodowcy i po prostu zmieszać ze swoją hodowlą. Służy to oczywiście wymieszaniu genów i po prostu te osobniki będą kolejne zdrowsze, bo będzie genotyp pochodził, prawda, zupełnie z innej kolonii, więc jak najbardziej służy to temu, żeby te dubie trzymane u nas były po prostu dobrą karmówką. No, ale oczywiście oprócz genów tutaj najważniejsze jest to, czym je karmimy. Myślę nad zrobieniem materiału po prostu od A do Z, jak przygotować taką właśnie karmę dla karmówki. No, jak widzicie, tutaj ptaszniki HD dosyć dużo tych dubi rzucił, widzę, że większość to jest wylęk, ale nie szkodzi. Te osobniki w końcu przecież kiedyś dojrzeją i po prostu wymieszają się ich genotypy z moimi dubiami, także jest wszystko w porządku. Cóż tutaj mogę więcej powiedzieć? Jeżeli chodzi o samą transakcję, bardzo dobry kontakt z tym sprzedającym. Tak jak już wspominałem wcześniej, paczka szybko dotarła, czyli właściwie polecam handlowanie z tą osobą. Przynajmniej w moim przypadku nie było żadnych problemów i wszystko odbyło się ok. Co tutaj mogę wam więcej powiedzieć? Piszcie mi komentarze, czy w ogóle podoba wam się pomysł z takimi opisami. Będzie cała nowa playlista poświęcona właśnie opisom gatunkowym. No i postaram się przede wszystkim robić opisy ptaszników, które mam, czyli będzie się coś działo na ekranie i będzie leciał fragment opisu na dole, w formie oczywiście takiej skróconej, to nie jest słowo w słowo, tylko takie najważniejsze informacje. Jeżeli ktoś oczywiście chce poczytać więcej,
zawsze będzie link pod tym filmikiem, tak samo jak ma to miejsce teraz. Plus oczywiście na innych forach także są opisy, także możecie poczytać, poszukać, bo wiadomo, że jeżeli decydujemy się na jakiś dany gatunek, warto zasięgnąć jak najwięcej informacji o nim, zanim go kupimy, bo to jest niestety największy ból w terrorystyce, że często kupujemy zwierzęta, a potem martwimy się, albo raczej wszystko na ostatnią chwilę robimy. I po prostu nie jesteśmy dobrze przygotowani do przyjęcia nowego podopiecznego. Więc aby tego uniknąć, zasięgajmy wiedzy. Pokażę Wam jeszcze raz ten gatunek z bliska. Przybliżymy. Przypomnę, to jest L9, także mam nadzieję, że na samca mi nie wylinieje. Ten gatunek, oczywiście innego osobnika, mam od listopada zeszłego roku. Przygotowałem taki pojemnik, trochę jest za mało torfu, powinno być więcej, ale jak sam raz mi się torf skończył. Jak widzicie, w jednym rogu zrobiłem taką dziurę, ponieważ ten gatunek zalicza się tak umownie do ptaszników podziemnych, no więc nie trzeba wielce się starać, jakiś tam ozdób kryjówek robić, ponieważ i tak większość czasu będzie spędzał pod ziemią, czy tam po prostu w kryjówce, w swoich korytarzach. A zrobienie właśnie takiego wgłębienia, to na pewno w niektórych opisach gatunkowych można się na to natknąć, co sugeruje ptasznikowi, żeby zrobił akurat w tym miejscu wejście do swojej kryjówki. No i teoretycznie z tego miejsca powinien zacząć. Ja już, tak powiem, nagrywając to, nagrywając komentarz po kilku dniach, mogę Wam powiedzieć, że w tym miejscu nie zrobił wejścia do kryjówki, także w tym przypadku ta teoria się nie sprawdziła w 100%. Ale jak robiłem coś takiego dla mojej Haplopelma Lividum, to się sprawdziło. Zrobiłem jej takie wgłębienie i akurat tam zaczęła kopać, tam zaczęły się jej korytarze. No, ta widocznie jest bardziej oporna. Jak widzicie, teraz wyjmuję ją z tej szklanki, obejrzałem ją sobie, chciałem obejrzeć podwozie. Muszę dokładnie gdzieś poczytać, poszukać, jak seksuje się te osobniki, bo prawda, Ptaszniki HD podesłał mi link, gdzie był seksowany na forum ten osobnik i większość doświadczonych terrorystów seksowała na samiczkę. Ja oglądałem podwozie, a tam wejścia do spermateki nie widzę. No ale widocznie tutaj trochę inaczej się seksuje akurat ten gatunek. Być może po kształcie płytki płciowej. Nie wiem, mam nadzieję, że uda mi się tę informację znaleźć. Hej, podoba Ci się to, co robię na YouTubie? Zostaw zatem łapkę w górę, napisz komentarz pod tym filmikiem, poleć go swoim znajomym, zalinkuj go na fejsie. Wszystkie te czynności spowodują, że będę miał motywację do robienia kolejnych filmików, a na pewno chcę zobaczyć, jak się gdzieś przejęzyczę, powiem jakąś głupotę lub inną rzecz, prawda? Także do zobaczenia w nowym materiale. Cześć!